Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie chciałbym Wam pokazać jeden ze sposobów próby wyłudzenia od Was Waszych pieniędzy, a tak naprawdę to zainfekowania komputera jakimś oprogramowaniem, które będzie miało szkodliwy wpływ na Wasz komputer, czy po prostu zawirusowanie Waszego komputera. Takich maili do mnie spływa bardzo dużo. Dlaczego akurat mówię o tym mailu, który widzicie w tej chwili? Ten mail jakoś tak wyjątkowo mnie poirytował, a nawet powiedzmy zaniepokoił. Do tej pory wszystkie maile, które otrzymywałem właśnie z takim wyłudzaniem danych, po pierwsze nie były tak dobrze napisane po polsku, a po drugie nie były tak zmyślnie przygotowane. I teraz pokażę Wam, widzicie tego maila, to jest oczywiście film tylko mający na celu ostrzeżenie Was, że takowe maile są, na pewno wiecie, ale zwłaszcza osoby prowadzące działalność gospodarczą, a nawet te, które prowadzą działalność gospodarczą, choćby jednoosobową, gdzie nie macie żadnych księgowych i tak dalej, możecie przez całkowity nawet przypadek, wiedząc, że takie maile przychodzą, takie próby wyłudzania danych, po prostu kliknąć nie ten plik i potem jest problem z komputerem, albo gorzej, nawet przelać pieniądze. Zobaczmy, przeanalizujmy tego maila. Zobaczcie, jak jest napisane. Jest poprawnie, jest poprawna polszczyzna. No, brakuje tutaj znaków niektórych typowo polskich znaków, tak na przykład w groźba, ale to nie o to chodzi. Zobaczcie, jest podany numer rachunku, jest podana informacja o zaległości z tytułu VAT, jest podany numer telefonu, imię i nazwisko osoby, no i jest podana informacja o stronie internetowej, o mailu. Zobaczcie, Krajowa Administracja Skarbowa, brzmi poważnie. Zobaczcie, jak skonstruowany jest adres mailowy, administracja, czyli widzimy pierwsze, co to administracja, no i to oczywiście VAT, zaległość, małpa skarbowa, no to jest jak urząd skarbowy, 24 już rzadziej się widzi, .pl. No, oczywiście Urząd Skarbowy nie przesyła nam z takiej domeny informacji, a tylko Urząd Skarbowy może od nas żądać zapłacenia podatku VAT i ma do tego odpowiednie metody i nawet jeżeli tego podatku nie zapłacimy, to mają metody na ściągnięcie tego podatku, na pewno nie wysyłają takiego maila. Mój program Thunderbird od razu pokazał, że to może być próba oszustwa, a ja teraz Wam pokażę, bo zacząłem troszeczkę, tak może nie za dużo, ale analizować tego maila. I teraz zobaczcie, mamy skarbowa.pl, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tak więc po kolei, najpierw sprawdzimy sobie domenę skarbowa24.pl. Zobaczcie, taka domena w ogóle nie istnieje. Czyli mail przyszedł z nieistniejącej domeny. Teraz zobaczcie. Krajowa Administracja Skarbowa. Domena ta jest dostępna na aftermarket.pl. Aftermarket.pl otwieramy sobie i czytamy. Tutaj możemy sobie zarejestrować domeny. Czyli po prostu jest to registrar, u którego możemy zarejestrować dowolną domenę, opłacając ją oczywiście, możemy sobie tu wykupić również hosting. No to idźmy dalej. Otwieramy krajowaadministracjaskarbowa.pl i co się dzieje? Nie ma strony. Po prostu domena została wykupiona, nie ma strony. Dobra, patrzymy dalej. Tutaj był adres mailowy, już Wam mówię, był adres mailowy kas@mail.pl. Oczywiście mail.pl nie istnieje. Patrzymy dalej. Podane są numery telefoniczne. Dwa numery telefoniczne, zobaczcie. Pierwszy numer to 795 223 165 i jak zobaczymy sobie od razu, jest taka strona czytaj numerek.pl. Ludzie tam wysyłają pytania, jeżeli ktoś do nich dzwonił, nęka ich albo właśnie tak jak w tej chwili taki numer jest podawany mailem. I tutaj od razu widzimy informacje, opinie na temat numeru. Ktoś wczoraj o godzinie 9:38 dodał post właśnie z informacją, że takowy mail do niego przyszedł. Zobaczcie, jest dokładnie opisane. Jest też informacja, że drugi numer jest numerem klubu nocnego w Białymstoku. Zaraz sobie ten drugi numer sprawdzimy. Czyli mamy informację, że numer jest niebezpieczny. Tak? Tutaj mamy ostrzeżenie przed tym numerem. No to zobaczmy sobie ten drugi numer. Ten drugi numer, jak wpiszemy sobie w Google, faktycznie Exclusive Night Club. Teraz zobaczmy rachunek bankowy. Rachunek bankowy, który został podany, możemy sprawdzić, każdy rachunek bankowy możemy sprawdzić. Jak na pewno wiecie, w rachunku bankowym zaszyte jest bardzo dużo różnego rodzaju informacji. Jaki to bank.pl pomoże nam zweryfikować, czy rachunek jest poprawny, czy należy do poprawnego banku, czy wszystkie sumy kontrolne się zgadzają. Zobaczcie, tutaj rachunek jest zupełnie wymyślony, jest niepoprawny i tak naprawdę nie ma takiego banku. W związku z powyższym, tutaj w tym mailu nie chodziło o to, aby wyłudzić od nas pieniądze, tylko po to, żeby kliknąć na zawartość załącznika. Jak sobie zobaczycie załącznik, jak zobaczycie sobie na dole jest załącznik VAT.pdf.js. Zobaczcie, to JS oznacza, że to jest rozszerzenie. To jest JavaScriptowy załącznik wykonywalny, czyli to nie jest PDF. Tutaj w pierwszej chwili możecie pomyśleć, że to jest PDF. To nie jest PDF. Jak widzicie, tego typu maile są bardzo niebezpieczne. Uważajcie na nie, bo wystarczy nieuwaga, słabsze oprogramowanie antywirusowe i wasz system będzie albo zainfekowany wirusem, albo będzie nadawał różne informacje na cały świat bez waszej wiedzy i w rezultacie może wam policja zapukać do drzwi i możecie mieć po prostu zwyczajnie problem w tego typu sytuacjach. Uważajcie również na informacje dotyczące typowo wyłudzania czy to danych, czy waszych pieniędzy. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że film was zainteresował i gdzieś dzięki temu filmowi będziecie zwracali bardziej uwagę na to, co jest do was wysyłane. Nie dajcie się oszukać. Dzięki z mojej strony i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!